Też przysługę dziecku dostaniesz buta w zamian. No, tego nie wiem, Kardamon. Więc wszystkiego się dowiemy z czasem. Myślę. Tak na razie zgaduję tylko, ale no... Znaczy, no trochę mi się nie wydaje, ale... Przez to, że nam pomaga, to tak mi się skojarzyło trochę. Mogę... Dobrze. No my chyba musimy sobie to podsunąć tutaj, czy nie. Oni tu nie wskoczą przecież. No, pchamy. Razem. Pchaj ze mną. Ten łuczek został ukończony i skipera wywaliło 5 sekund później. O nie, biedny skiper. No i coś dzisiaj internety was nie lubią. Mam wrażenie, czy to jakieś obciążenie świąteczne. Czy ja mam wrażenie, że Six to była dziewczynka, ale równie dobrze może być tak, że te dzieci nie mają w ogóle podziału na płeć, bo jak pamiętamy, one były w większości przez potwory zjadane w pierwszej części. Może one nigdy nie miały takiego podziału. No, to całkiem możliwe, Alexa. Tam widzę klucza zawieszonego na haku. Tu coś jest? Jest tak jasno w tym miejscu, że masakra. W ogóle co to są za worki jakieś? Tu jakieś znowu powieszone ludzkie ciało. Nóżki wystają. No, już nie mamy rączki. Aha, bo on mnie tu chce podsadzić. Ale ja nie chcę za rączkę. Boże. Aha. Teraz mogę iść górą, albo mogę iść dołem, chyba. Znaczy, to jest powrót po prostu. Wydaje mi się, że powrót. Było urocze. No, ojej. Jakaś starsza pani. Cześć. Czemu zastygłaś z rączką do dziwnej maszyny? Masz jakąś czapkę tutaj ukrytą? Nic nie widzę w tej grze. Ratunku. To jest lustro. Okej. Okay. Mogę tu wejść? Nie, nie mogę tu wejść. Dobra, dawaj. Teraz urwę jej tą rękę. No, aha, bo ona jest też wypchana. Okej. Okay. No, dawaj tą rączkę. Idziemy z powrotem. Duża ta pani, no. Myślałem w pierwszej chwili, że to broszny kosiarz. Hej, chociaż tam było coś na górze, tak jakby. Kurde, nie wiem teraz. Czemu rozwiązujesz za mnie zagadki? I co on zrobił, bo ja już nie wiem. Nie co, mam się tego chwycić? Aha, dobra. I z tego skoczyć tam. O Jezu. Ale nie miałeś... A, dobra. Okej, okay, ogarnięte. Mam klucz. A, i schował do kieszeni. Okej. Okay. Kurki kiszone. Cześć, Irojanusz. Się trochę bał zostawić tego dzieciaka, bo jeszcze ktoś go podmieni na demoniczną wersję, która nas zabije. O matko. Panic mode. No, trochę. Dobra, do czego ten klucz? Aha, do tej płótki. Boże, zdążyłam zapomnieć, do czego nam to było potrzebne. Ale jak my tu wejdziemy teraz? Czy jaki on drgawek dostaje? Aha, więc musimy szufladę. Nomik! Nomik! Ej! Ja chcę Nomika. Mogę tu? Jeszcze raz? No, ale nie za rączkę. Ja chcę tam na górę. Gdzie on uciekł? Halo? Gdzie on jest? Poszedł tędy? Już sam... Tu jest!
Nie! Nie! Chodź tu! Chodź tu! Nie! Ach, ja tam chcę. No, Mik! Nie uciekaj. Jezu, co tam? Tam się chowają nomy wszystkie. No ale proszę nie uciekać. Ja chcę się tylko pobawić. Świetnie, jak ja mam tam wleźć? Tajemnice kryjące się na styku, tak. Że tam nie idź. Szalone pościgi. No bo nie mogę tam wleźć. Może muszę czymś rzucić na przykład, czekajcie. Jest jakaś butelka albo coś. Nie wiem, chcę coś podsunąć na przykład, z tego nie mogę wyciągnąć. To są kolejne jakieś butelki. A, nie mogę, zacięła mi się ta butelka. No wyłaź stamtąd! Się ciebie boję, że nie będziesz nim rzucała jak ścierką wszędzie. Ej, nieprawda! Ja chcę mieć przyjaciela. Ojej, nie mam za bardzo ulubionej potrawy wielkanocnej. Nawet nie wiem, która to. To jakieś mini drzwiczki, które możesz popchnąć. Czekaj, w sensie to? Nie, to jest... Chyba to wygląda jak obraz, nie drzwiczki. Znaczy, on tutaj się... Nie. Nie, on tu chwyta tę butelkę. Chyba, że się da popchnąć tą walizkę może, bo coś, nie. No bo tutaj szuflady się nie da otworzyć. Rzuciłam nasz ekran. Pociągnąć coś za nim jest chyba. Za tym obrazem. No właśnie chciałam to sprawdzić, ale nie mogę go chwycić. W sensie on nie ogarnia, jak chwycić obraz. No, tu jest but jeszcze. Może trzeba... O! Teraz zadziałało! Butelką nie, ale butem tak. I teraz to mogę otworzyć pewnie, no. No mnie! Weź mnie nie denerwuj. I co, znowu do tego wsadził? Nie, teraz się tu wsadził. Wyłaś! Boże, nie wierzę w to. No tu w środku jest chyba. Ja mogę wyciągnąć stąd. Bo te w tej szyby są tematem głównym, no. Czemu tego małego gnoja i zażylemy z keczupem? O nie! Ła. W sensie po tym... A, aha, dobra. I teraz wylazł tędy. No nie mam pytań. Matko. Czemu tu jest tak ciemno? O Jezus. Okej. Teraz on mi rozświetla drogę, czy co? Co tu się dzieje? No chodź. No chodź.
Ja nie mogę tam wejść do ciebie. Czy mogę? Nie, tędy się nie wzatnę. Ha, tędy muszę iść. Matko. Się dobrze bawi, gdy ten gnom walczy o życie. Oj tam, teraz się też dobrze bawi z jakąś zapałką. Z twoim światełkiem w świecie pełnym mroku. No, prawda. Czy on mnie doprowadzi do jakiejś czapki? Cześć, gruby Helks. Dziękuję za followka bardzo. To jest za ciemno. Teraz nie wiem gdzie... Aha. Mogę... przesuwać. No to chyba muszę mu przesunąć, żeby on doskoczył. I teraz go będę posuwać. Super. Idź sobie, Nomiku. Boże, ale i tak nic nie widzę tutaj. Nic nie widzę. No to jest jakaś... O, kratka. Aha, to mi otworzył. Czapka! Chcę czapkę. Jak ja mam zdobyć tą czapkę? Ona jest tam na górze. Mogę tędy? Nie, chciałam do zachodu po czapkę. Kurczę, zajączek po lesie życzenia tobie niesie, ojej. Dziękuję bardzo. Aczkolwiek nie obchodzę za bardzo świąt. Czapka no ma, tylko jak nie mam... przeszedłem na 100%, ha. A może nie masz tego DLC chyba, czy coś? Kiedy zniknął ten drugi chłopiec. Tak, znaczy on tam chyba został, bo my mamy klucz, żeby go przepuścić dalej. Chyba tu jest jakaś kratka. Czy to jest ta kratka? Nie, to jest chyba... Myślałam, że się mogę chwycić tego. Mogę mam to... On skacze tu do tyłu. Ja chcę tam na górę. Boże, czemu to takie skomplikowane? Nie, to też skacze do tyłu. Wymagająca zagadka po czapkę. Może tutaj musimy sobie przynieść na przykład ten... Czekaj. Musimy sobie ten wózek może tu przynieść. Wiesz, to wygląda jakby się nie dało go przesunąć w tamtą stronę. Czekajcie, postawimy go tak po środku, żebym mogła tu doskoczyć i pewnie trzeba się wrócić gdzieś na początek albo coś takiego. Tutaj można, o, tutaj można wejść. I teraz mamy ścieżkę taką, jak on przeszedł, ten mom. A! Jezus, nie spadnij. Nie, nie wierzę w to. Obiłam się o sufit. No, musimy się tam wspinać. Ma jakiegoś slime bloka. Nie, niestety to nie to. Jak zdobyła się tu coś na czatach, jakieś emotki, odznaki, ojej. Znaczy, chyba tylko za cheery i subskrypcje. Jakoś tak. Z jakieś eventy twitchowe czy coś. Wow, dobra. Wow, od razu na górę wskoczyłam. Okej. Moja czapka! Zabieraj. Okej, i on mi zrobił przejście tam po prostu, dlatego tam nie mogłam wejść. Czapki. O. O, ta czapka jest lepsza, zdecydowanie.
Biłaś się głową jak Lara Per, tak? Jej! Teraz zostałam nomem, a mój przyjaciel i tak uciekł. Życie jest brutalne. Dobra, trendy... Wow, wrócę. Jestem ciekawa, którędy wrócę do... A, i tu jest ten mój chłopiec. No dobra. Mój chłopiec, jak to... Ała! Dobrze, że się nie zabiłam. Dobrze, Raku. Na razie mi się podoba, więc możemy ponosić. Nie powiem, z czym mi się teraz ta postać kojarzy. Nie, Ropistin. Jesteś popsuta, nieładnie. Kto powinien nas zaakceptować, bo należymy oficjalnie do klanu papierowego szpica na łbie. Tak. Aha, właśnie. Boże, nakrycie głowy, zapomniałam. Jak zwykle zapominam o takich rzeczach. O, Adrian i tak wykupił dalej. Stożko głowy, tak. To teraz 115 po. O nie, Ropristin. Polanie z łóżkami. Dobrze. Okej, skoro mamy klucza, czy mogę go użyć? O, dobra, automatycznie użył. Dobra. Nie, to są jakieś ślady czyjeś. Coś jest. Tam jest jakiś wychodek. Czy ja mogę do wychodka iść? Biegnij szybciej. Aha. Możesz mnie podsadzić? O, może. Co jest w wychodku? Dziękuję, Pater, za followka. Witam serdecznie. Ojeju, co tu jest? No nie widzę. Coś tu wisi? Nie, to jakiś chłopiec skacze tam? Masz takiej czapki z uszkami zajączka? Nie, niestety nie mam. Czapka, niezbędny element fabularny? Nie, to są takie dodatki, Chirianusz. Myślę, że to nie ma związku z niczym. Co nam było, bo ja już sama nie wiem. Papier toaletowy jest. Bierzemy papier? Może się przydać. Nam się spuścił w tym kiblu. Nic nie wiem. Proszę. Za życie pełno butelek. Coś zepsułam. Tam pranie w ogóle wisi. Tu coś? Nie. O, Lunala, twoje zdrowie. Przejście do magicznego świata czarodziejów. Zjawa wychodkowa. Nie pamiętam, jak wydekarstwora mnie wystraszyło z wychodka. To z Marysią grałam. Więc o spuszczeniu w kiblu lepiej nie mów, nie zaś. Okej. Okay. Mam wrażenie, że Loras ma jakieś nieprzyjemne sytuacje z tym związane. Pranie skojarzyło mi się z Turkusem, jego tekstem, gdy widzi pranie, czyjeś brudne gacisz. Okej. Okay. Bawi się super. Wybornie. Właśnie w wychodku spuścił się jakiś chłopiec. Dobra, tu jest coś z przesuwaniem. Chyba musimy się dostać tam na górę. Mogę tędy jakoś? Nie. Czekaj, chłopcze. Nie, a nie możemy jakby tego pocisnąć? Razem? O. No dobra, tylko czy my tu wskoczymy. Tu coś? Tu się da? Nie. No skaczesz pierwszy czy nie? Okej, coś złego tutaj czuję. To
wyranie wszystkich chłopców zapewnia coś. A, czyli to też jest taka znajdźka, Rak. O tym wiedziałam. Coś tu chrapie chyba. Albo jakieś inne dziwne dźwięki. O nie, tam coś jest. Aha, bo my musimy się skradać, mówisz, tak? Ja bym chciała zobaczyć, czy coś tu jest. Ciekawe, czy pod jego nogami coś jest. Trochę nie tak. No, chciałabym to sprawdzić, ale trochę się boję. Co on tam oprawia jakąś... No, nie mogłam się powstrzymać! A jak będę biegła ostro, to też się nie zauważy? Zauważy. Aha, i tak nie mogę stąd wyjść jakby. Dobra. Dziękuję bardzo za cirki. No, wstawajcie. Czy on wycina jakąś skórę z żywych ludzi i potem oprawia je, by wypełnić dom sztucznymi ludźmi? To też możliwe, Seba, no. No dobra, to idziemy grzecznie. Aha, bo my to musimy pchać. Szybko! Ej, czy to nas będzie gonić? Będzie nas gonić! O, szczela do mnie! Au! Bo mi z gałki zjeżdża palec. A! Szczelił do mnie! Ale ham. Dziękuję za cirki. Z shotguna, no. Dobra, dobra, trzeba się chować. Bo on jest mocny. Ucieczka. Wow. Nie. Uf, szybko, opadł. Się czas chować, o. Matko, co on ma na twarzy? Jakiś worek? Chyba. Sam wygląda, jakby był poszywany z czegoś. Wy za dobrze nie widzicie, bo tam akurat kamerka jest. My nie mamy shotguna, to nie fair. O. Ja nie wiem, czy powinniśmy wychodzić. Chodźmy za rączkę. Powinniśmy wrócić? Boję się. Psychomyśliwego z twoją głową. Ej, może on tu coś zostawił? Jakąś dziurę w płocie wywalił. Nie możemy iść tędy, serio? Możemy iść z powrotem do tego domu? No. Halo, blokują mnie jakieś dziwne rzeczy. Nie, bo on chyba zamknął. Widzialność. Koniec gry, tak. No chodź, chodź chłopcze. My jesteśmy chłopcem i ten drugi chłopiec też jest chłopcem, to czy to jest reklamowanie tolerancji wśród dzieci? Ojeju. Nie wiem. Bo tak jak w sumie Alexa mówiła, nie do końca wiadomo, czy te dzieci mają podział na płeć.
Dobra, może po prostu trzeba się tu poskradać w tej trawie. Zanim... Nie! Okej. Jak zamknął drzwiami dla kundla, wyszliśmy. Ej, ale to było w poprzednich drzwiach, chyba. Nie wiem. A nie, no kurde! Shaken shiten. Darth Vader. Dla mnie to ten koleś worek kart na kartofle z dziurami zamiast oczu. No, trochę tak. Dziękuję za cirki bardzo. Nie wiem sobie, czy on mnie widzi w tej trawie z tą latarką. Z szyni skradania się. No cóż. Ja tak mam zawsze. Nie wiem, czy to było. Czy on mnie tu widzi, czy nie? Nie, nie widzi, tak jakby. No! Ale wskoczyłam. Udało się, udało się. Au. Ale dalej do mnie strzela. Dobra, chyba tędy. Szczęście, że młodym steruje, bo tak jak, bo to jakby się działo The Plague-Tail, to by było przerąbane, zważywszy na ilość zgonów. Ojej, a co tam się steruje dwoma postaciami naraz? Dałoby się, no. Fuksam trochę. Teammate powinien dostać, stał tuż za nami. No, to prawda, Skipper, nie? Ale... Jakoś mu się udało. Też myślałam, że zginęłam. Ale jakoś przeżyłam, nie wiem. Nie pykło im chyba. Nie, zaraz mnie tu coś będzie gonić. Znowu. Idziesz, młody? Teammate jest nieśmiertelny. Pewnie tak. Zazwyczaj tak jest. Aha. Co? Co robimy teraz? Aha, dobra, tam jest śmierć. Tak tylko sprawdzam. Dziękuję. O Boże. Dziękuję za cirki. A skoczyć? Nie, skoczyć się też nie da. Nie był dobry. Oj tam! Dziękuję. Najlepsza śmierć. A bo my tu chyba coś musimy pociągnąć. Patrzcie, tu coś jest. O. A bo tu most trzeba zrobić. I on se przeskoczy i potem on nam pociągnie coś pewnie. O. No przynajmniej mam taką nadzieję. Nie, on tam sterczy. Naciśnij, aby zawołać. Mogę go wołać! Aha, i on mi wyciąga rękę, czekajcie. Dajesz! Dziękuję za cheerki bardzo.
Ten nasz towarzysz powinien się za nią podzielić miksturą nieśmiertelności. Właśnie, nie wiem, tylko trzyma dla siebie. Jednak nas nie zdradzi. Zaraz mi smutno. O, chyba trochę jest nam potrzebny. Ej, ale faktycznie ta gra miałaby potencjał kooperacyjny. W sensie, można by było z tego fajną kooperację dla dwóch ludzi zrobić, a nie tylko z jakimś sztucznym inteligentem, że tak powiem. Coś tam jest. Nie mogę się po tym wspiąć? Czemu się nie mogę wspiąć? Aha, bo to działa w ten sposób. Dobra, nieważne. No coś jest w środku. O! Kolejna czapka. Dajesz. Co to jest za czapka? Wygląda jak czapka Six trochę. Pokaż, jak wyglądasz. Oh my god! Ale by na tym straciła. Może. Można by było opcję taką zrobić. No, nie ma tu wersji koopa. W sensie, tylko jest sztuczna inteligencja. Może by dodali jakoś, nie wiem. Six uciekła, może na jakimś wybrzeżu będzie czy coś. No, może. Dobra, ale wrócę do Noma, bo Nom mi się bardziej podoba. Strażak sam. No, ale ta twarz i tak jest słabo widoczna. Patrzcie tam w ogóle... Aha, ta czapka należała do jakiegoś dzieciaka, który tu umarł. Boże, creepy. Masakra. Jak czepek kąpielowy. O-o. Coś czuję, że tutaj... No właśnie, ten myśliwy tu łazi. Au! To było niesprawiedliwe. Najpierw ten koleś przeleciał, nic się nie stało, a jak ja przeleciałam, to nagle wszystko się dzieje. No co za bullshit. Grabiliśmy zwłoki. W ogóle zachowuje się w sposób podyktowany fabułą i dlatego nie można je... Aha! Rozumiem pracę. Dziękuję za cheerki. Mamy czapkę po zmarłym dziecku. Strzelił nam tyłek. A tym razem pobiegnę. No, wspinaj się! Nie! No co za bullshit! O! Nowa i koop i teksty całkiem fajna, ale sama nie gram, nie mam skin. Okej. Okay. Czapka wygląda jak czosnek. Dziękuję za cirki. Ja tu poczekam. Jezus Maria. Cześć Miraf. Masz szósty zmysł. Sekwencje ucieczkowe w tej grze są 10 na 10. No ładne na razie. Zobaczymy, czy później nie będą mnie denerwować. Nie wiem, co krzykie. Jasiu. Dobra, chyba zaraz zrobimy sobie małą przerwę. W sumie teraz jak ten koleś poszedł, to możemy sobie zrobić jakąś przerwę. Trochę mi się ciepło zrobiło, bo muszę się przebrać.
Wrócimy tak, po krótkiej przerwie. W ogóle mieliśmy skończone uszka. Znowu nikt nie powiedział, czemu ten koleś nas goni w sumie. Wydaje mi się, że chce nas na jakąś zupę albo do przetworzenia na swoje dziwne stwory z wypchane. Jak pilnujesz. Oj tam. Wy też macie pilnować. No, paparaku. Chce nas wypchać, no. Dobrze, to słyszymy się za 5 minutek z powrotem.